Spóźniona odpowiedź na listy Emily Dickinson. Witaj, droga Emily, w moim ogrodzie w Bożencinie, gdzie po 150 latach dotarły do mnie twoje listy ze świata, światła dawno wygasłej planety. Nad moją głową dzięcioł wykuwa w gruszy mieszkanie i błękit nieba tak nieskalany, że jest wyrzutem dla istnienia. Cieszę się, że myślimy tak samo. Naprawdę wielkie wydarzenia to nie rozwrzaskliwe przechwałki epoki, lecz zachwyt wróbla nad okruszyną chleba. Nadejście wiosny, tak cudowne i nieoczekiwane, że nie wiadomo, co począć z sercem. Grzeszyłem, narzekając, że los przyniósł zbyt mało odmian. A przecież nawet to, co mam, to o wiele za wiele rozmów twarzy. Przeoczyłem tyle skarbów, migały kalejdoskopy podróży. Gdy ty obserwowałaś przebijanie się fiołków przez darń i z każdej chwili wyławiałaś odbicie wieczności. Witaj, droga Emily, która mnie zawstydzisz. Piękna duszko świerszczu w ogrodzie, swoim śpiewem bezinteresownie wtórujący codziennej ziemskiej krzątaninie.